Ostrudę reklamowano jako idealne centrum pobytowe dla reprezentacji narodowych podczas Euro 2012. Jak wiemy, z kampanii wielu starań nic nie wyszło, ale walory Ostrudy i bazę treningową oraz hotelową doceniła kadra kajakarzy z Azerbejdżanu. To właśnie na Mazurach, w Ostrudzie, kilkunastoosobowa ekipa przygotowuje się do Igrzysk Olimpijskich w Londynie, które rozpoczną się pod koniec lipca. Sportowcy z Azerbejdżanu mają w tej dyscyplinie sporo sukcesów. Od 2 lat odwiedza nas reprezentacja takiego dalekiego kraju azjatyckiego, jest Azerbejdżan. No może ktoś się zastanowi, co oni tu robią, jakie kajaki, przecież to jest bardziej góry i stepy. No niestety mają bardzo silne kajakarstwo, to znaczy Kanadyjczycy. Powiem tylko pokrótce, że w 2011 roku mieli medalistę na świata na 200 metrów w jedynce, mieli 2 wicemistrzów świata w seniorach, mieli jedynkarza złotego na mistrzostwach świata juniorów, jako juniora. Także w tamtym roku zdobyli dla Ostrudy miasta, jak ja to mówię, bo jeszcze nie doczekaliśmy się takich zawodników, grat medali na świecie. Trenerem kadry jest Aleksander Kobielnikow, były szkoleniowiec naszej kadry narodowej. W Ostrudzie ze sportowcami z Azerbejdżanu jest już po raz drugi. Wszystko dzięki wieloletniej przyjaźni z Andrzejem Koziczem. W tamtym roku po Pucharze Świata w Poznaniu przyjechał tutaj osobiście, obejrzał hotele, obejrzał tor, obejrzał jezioro, bo to są bardzo ważne rzeczy, i stwierdził, że powinien tu zrobić zgrupowanie. Więc w tamtym roku zgrupowanie trwało miesiąc czasu. Byli to juniorzy i seniorzy, także o wynikach wspomniałem, były bardzo dobre. A w tym roku przejechała cała reprezentacja juniorów, seniorów i również wioślarzy. Aleksander Kobielnikow w swojej bogatej karierze trenerskiej był już kilka razy na Igrzyskach Olimpijskich. Szkoleniowiec z perspektywy wieloletniego doświadczenia zupełnie inaczej podchodzi do startów olimpijskich. To już nie pierwsza olimpiada i się z Związku Radzieckiego zacząłem wychowywać tych zawodników olimpijczyków. Później 12 lat byłem w Polsce, prowadziłem kadrę polską. Tak samo mieliśmy wyniki olimpijskie. No a teraz prowadzę reprezentację Azerbejdżanu. Czy ci zawodnicy mają szansę na medale? Każdy zawodnik ma szansę na medale, który ma kwalifikację olimpijską. Igrzyska olimpijskie to dla każdego sportowca najważniejszy start w całej karierze, dlatego też wszystko musi być podporządkowane odpowiednim treningom. A sportowcy i sztab szkoleniowy muszą mieć zapewnione idealne warunki zarówno treningowe, jak i hotelowe. W Ostrudzie. Lepszy w Europie, ja tak myślę, bo podobny oni do warunków, jak będą te warunki na olimpiadzie. I pogoda, i woda, wszystko podobne do tych warunków olimpijskich, to my robimy tutaj przygotowania. Jak na razie przygotowania kajakarzy idą zgodnie z planem, nic nie zakłóca planów treningowych. Sportowcy nie mieli zbyt dużo czasu na zwiedzanie Warmii i Mazur. Większość pobytu w Ostrudzie spędzili na wodzie i w siłowni. Dzielę po 2 treningi w dzień. Trenujemy 2-3 razy dziennie, zależy od dnia i kierunku pracy. Pogoda dopisuje, warunki podobne, takie jak będą na olimpiadzie. Czujemy się tutaj świetnie. Każdy zawodnik, jak jedzie na Igrzyska Olimpijskie, chce zrobić jakieś podsumowanie swojego okresu pracy. A to jest okres olimpijski i każdy z nas chce jak najlepiej się zaprezentować. Pierwsza grupa sportowców do Londynu uda się 22 lipca, druga ekipa z Ostrudy wyjedzie 30. Miejmy nadzieję, że olimpijskimi medalami w kajakarstwie i wioślarstwie sportowcy z Azerbejdżanu podzielą się z Polakami.